Bliżej biznesu, bliżej wymarzonego zawodu. Branża budowlana. Sektor budowlany zyskuje na znaczeniu. Już co czwarta firma zarejestrowana w Kielcach, łącznie ponad 3300 podmiotów, należy do branży. Wśród nich nie brakuje dużych przedsiębiorstw, także z kapitałem zagranicznym. Co ważne, branża ma duży potencjał. Na kierunkach technicznych studiuje dziś ponad 2700 studentów, a w szkołach zawodowych uczy się 1600 uczniów. Potrzeby firm są jednak dużo większe. Przed nami boom na inwestycje i to zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. W tej chwili jest duży niedobór pracowników w zasadzie we wszystkich dziedzinach i chodzi tu przede wszystkim o pracowników wykwalifikowanych, czyli takich wykształconych z odbytymi praktykami, którzy znają się i troszkę na rysunku i na tej takiej praktycznej stronie wykonywanych zawodów i takich ludzi najbardziej potrzeba. Też myślę, że dla młodych cenną informacją może być to, że coraz częściej już te budynki są zaawansowane technologicznie coraz bardziej, czyli mamy tutaj do czynienia, wchodzą wentylacje mechaniczne, systemy elektryczne inteligentnego domu, gdzie już pomalutku, oprócz takich robót typowo budowlanych, dochodzą nam kwestie programowania, montażu różnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych, dalszego programowania i bieżącej obsługi i konserwacji takich urządzeń, więc jest to też bardzo, myślę, fajny kierunek. Kieleckie firmy potrzebują m.in. hydraulików, pracowników robót wykończeniowych, dekarzy, murarzy, tynkarzy, stolarzy, zbrojarzy czy monterów konstrukcji metalowych. Poszukiwani są także inżynierowie budownictwa, inżynierowie produkcji oraz pracownicy budów. Rozwijamy bardzo mocno naszą produkcję i szukamy praktycznie pracowników na wszystkie stanowiska związane z pracą fizyczną, pracą przy maszynach. Głównie są to pracownicy, którzy będą obsługiwali centra CNC, pracownicy do obsługi pił, pracownicy do obsługi całej linii do rozkroju szkła. Otworzyliśmy również lakiernię proszkową, do tej lakierni również poszukujemy pracowników. Każdego możemy sprawdzić, poświęcić mu czas, nauczyć, przygotować do pracy. Tak naprawdę nie są tu jakieś skomplikowane rzeczy. Wystarczy mieć choć trochę zaangażowania i być punktualnym. Praca na maszynie CNC przede wszystkim polega na rysowaniu obróbek na profilach, które są aktualnie obrabiane na maszynie, jak również sterowanie maszyny. Typowy dzień pracownika maszyny CNC wygląda w taki sposób, że dostaje rysunki z konkretnymi obróbkami na konkretnych profilach. Dostaje profile, które są pocięte na wymiary. No, jego praca polega na tym, żeby każdą obróbkę zrobić o konkretnych wymiarach, które ma nakreślone z góry przez projekt menadżera. Praca w branży budowlanej jest dobrze płatna. Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze budowlanym pod koniec 2021 roku wyniosło ponad 3700 zł. W tej chwili na budowie uważam, że technologia pozwala nam na to, że po prostu nie pracuje się już tak bardzo fizycznie. Urządzenia i sprzęty, narzędzia pozwalają nam na wykorzystanie technologii. Praca na budowie nie jest już w tej chwili tylko dla mężczyzn. Do wykonywania tej pracy przede wszystkim potrzebne są chęci. Stawiamy tutaj na wysokie wynagrodzenia dla pracowników, no i przede wszystkim wszystkie weekendy wolne. Też bardzo stawiamy na atmosferę w firmie, żeby jak najlepiej się każdy czuł przychodząc do pracy. Zapotrzebowanie na tego typu budownictwo jest coraz większe i myślę, że ta branża się będzie rozwijać. Branża budowlana nie jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn, bo tak jak tutaj my widzimy, no to kobiety naprawdę się sprawdzają i sprawia im to ogromną przyjemność. Jestem zadowolona z tego, że po prostu ta pensja jest znacznie wyższa niż w niektórych pracach, bardziej dla kobiet, więc myślę, że to jest ważna rzecz, przede wszystkim mając rodziny, gdzie kobieta bardziej czuje się niezależna i przede wszystkim panie, które wychowują na przykład samotnie dzieci. W zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych, technik inżynierii sanitarnej, murarz-tynkarz, stolarz, technik spawalnictwa czy betoniarz-zbrojarz kształci zespół szkół zawodowych numer 1 w Kielcach. Z kolei w zawodach technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych zespół szkół numer 2. Wiele ciekawych kierunków kształcenia można też znaleźć w szkołach prywatnych oraz w CK Technik. A dla tych, którzy chcieliby zgłębić wiedzę w danym zawodzie, bogatą ofertę studiów ma także Politechnika Świętokrzyska.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach jest nowoczesnym obiektem, w którym kształcimy młodzież z zakresu przedmiotów zawodowych. Na terenie naszego centrum posiadamy nowoczesne pracownie, które są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w których młodzież odbywa zajęcia praktyczne i zdobywa nowe umiejętności i doświadczenie. W tych wszystkich działaniach młodzież wspierana jest przez kadrę pedagogiczną, która jest kadrą wyspecjalizowaną, są to fachowcy, praktycy w swojej dziedzinie. Branża budowlana to nie tylko szansa na interesującą i ważną pracę, stały zawód czy wysokie zarobki. To także możliwość zrealizowania swoich pasji po godzinach, bo Kielce to miejsce idealne do życia. Znajdujące się w czołówce miast z największą liczbą terenów zielonych stanowią doskonałą bazę do uprawiania sportu. Stadiony i siłownie, stale powiększająca się sieć ścieżek rowerowych, baseny, stoki narciarskie oraz lodowiska zachęcają do uprawiania żeglarstwa, narciarstwa, łyżwiarstwa czy wspinaczki górskiej. Niemal 60% powierzchni miasta pokrywają rezerwaty oraz tereny zielone. Bliskość Gór Świętokrzyskich daje możliwość spędzenia czasu na górskim szlaku. W Kielcach można rozwijać się zawodowo, a po pracy korzystaj z bogatej oferty sportowej naszego miasta. Zadbaj o swoją przyszłość. Wybierz interesujący Cię zawód. Zdobądź poszukiwane na rynku umiejętności i dobrze płatną pracę. A po godzinach rozwijaj pasje, także te związane ze sportem.